Drodzy bracia i siostry, to dzisiejsze Słowo Boże, zwłaszcza pierwsze czytanie, mówi nam o pokusie, jaka dotknęła Izrael, ale też towarzyszy i Kościołowi, i naszemu narodowi, i nam wszystkim. Ta pokusa, żeby być jak inni, żeby nie być odmieńcem, żeby być normalnym, tak jak są wszyscy inni dookoła normalni. Pan Bóg tak prowadził Izraela, że Izraelici ciągle musieli odnawiać swoją ufność i swoją wiarę w Niego. Izrael prowadzili wtedy sędziowie, a więc ludzie, których Pan Bóg powoływał w razie potrzeby do tego, aby stawili czoła trudnościom i problemom, jakie pojawiły się w Izraelu. I ciągle było tak, że pojawiał się problem i nie wiadomo było, co dalej. Trzeba było się modlić, wołać do Boga i Pan Bóg dawał odpowiedź. Dawał człowieka, aby ten problem rozwiązać, aby Izraela wyzwolić. I tak było przez cały czas, aż do tego momentu, o którym słyszymy dzisiaj. I słyszymy, że Izraelici mają tego dość. Chcą być jak inne narody. Chcą mieć króla. Samuel jest tym zbulwersowany, bo widzi, że w gruncie rzeczy jest to odrzucenie Boga. Nie chcą, aby Bóg nad nimi królował. Oni chcą mieć konkret, chcą mieć kogoś widzialnego, chcą mieć stałe struktury, taką właśnie ludzką pewność, taką pewność, jaką mają poganie, a nie pewność wiary, nie pewność ufności. I mimo, że Samuel mówi im, jakie konsekwencje przyniesie to, kiedy wybiorą sobie króla, dalej są gotowi wziąć na siebie te konsekwencje, aby już nie musieć wierzyć, nie musieć ufać, nie musieć wołać do Pana o pomoc. I Bóg odpowiada Samuelowi, gdy ten żali się przed Bogiem, mówi, zrób to, co chcą, bo nie ciebie odrzucają, ale mnie. Zrób to, co chcą. Pan Bóg szanuje wolność człowieka, szanuje wolność swojego narodu. I potem te konsekwencje, jak widzimy w Biblii, spełniają się i naród cierpi. I przychodzi taki moment, że to, co sobie wybrali, ta droga staje się dla nich przepaścią. Że trafiają do niewoli asyryjskiej, babilońskiej i wtedy wołają do Boga z głębi swojego nieszczęścia, które wydaje się, że ich zniszczy. Pan Bóg daje im doświadczyć skutków ich własnych wyborów. Tak jak Pan Jezus mówił do siostry Faustyny, mówił, ci, którzy odrzucają moje miłosierdzie, ci, którzy oddalają się od tej postawy, by ufać mi, by żyć tym wezwaniem, Jezu, ufam Tobie, na tych się gniewam. Na czym ten gniew polega? Zostawiam ich samym sobie i daję im to, czego chcą. Tak jak Pan Bóg dał Izraelowi to, czego chciało. Jak mówiłem, to jest pokusa, której doświadcza także Kościół, by być tak jak ten świat, by poprzez dialogi, różne inne sposoby nie mieć już trudności. Ale Pan Bóg chce, aby Kościół był czymś innym niż ten cały świat, aby był Jego świadkiem, Jego mocy, Jego miłości. I aby to było widoczne, i aby był ciągłym wezwaniem do nawrócenia.
Bracia i siostry, sami widzimy, co się dzieje. Ważne jest, abyśmy też dostrzegali, że za tym stoi ta pokusa upodabniania się do świata i do jego ideologii. Pokusa, która dotyka i tych nisko, i tych wysoko. Tak jest też niestety i z naszą ojczyzną, i z naszym narodem. I to od paru wieków, aby być tak jak inne narody. Podczas gdy mamy być szczególni. Tak jak Izrael był szczególny i był wybrany przez Boga, tak i my, jako naród, mamy być szczególni. Mamy być inni. Nie mamy być jak inne narody. Nie mamy być, tak jak to jeden z naszych polityków mówił, że polskość to nienormalność. Nie mamy być normalni w tym politycznym czy ideologicznym charakterze. Mamy być tymi, jakimi pragnie nas mieć Bóg. Z tym wszystkim, co się wielu, także naszym rodakom nie podoba, co się innym z zewnątrz nie podoba, z naszymi tradycjami, z naszą pobożnością, z naszymi sanktuariami, z tym wszystkim, co niesiemy przez historię, z naszymi świętymi, z naszym Bożym miłosierdziem tu w Krakowie i gdzie indziej. Ale też dotyczy to także, bracia i siostry, każdego z nas. Bo i my mamy te pokusy osobiście, aby być jak inni. Aby nie być odmiennym, aby nie być wytykanym palcami, krytykowanym, ośmieszanym, czy tam nazywanym ciemnogrodem albo moherowym beretem. Ale właśnie na tym polega nasza misja, aby ludzie widzieli w nas Pana Boga, wierność Jemu, abyśmy Jemu ufali. Nie szukali sobie innych zabezpieczeń niż On sam. Nie szukali sobie innej chwały niż tą, niż ta, którą Bóg daje. Pan przychodzi dziś z tym słowem, aby nas umocnić. Abyśmy opierali się tej pokusie. Pan Bóg też zarazem w swoim słowie pokazuje, co czyni, bo o co chodzi w gruncie rzeczy i co nam daje siłę, by być innymi, by być Jego świadkami. To, co widzimy w dzisiejszej Ewangelii. Relacja z Jezusem Chrystusem. Widzimy, jak ci czterej przynoszą owego paralityka. Paraliż to jest symbol grzechu, to jest symbol oddalenia od Boga. To jest symbol człowieka, który nie potrafi kochać, który jest zniewolony na różny sposób, także ideologiami tego świata. Przynoszą go do Jezusa Chrystusa, rozbierają dach, rozbierają to wszystko, co go od Jezusa Chrystusa odgradza. Tak jak Pan Bóg z czasem czynił to w historii Izraela, jak to czynił w historii Kościoła i będzie czynił i w naszej historii, rozmontowując to wszystko, co nas w sposób światowy, taki ludzki zabezpieczało, abyśmy stanęli bez dachu, pod gołym niebem, bez tych wszystkich ludzkich zabezpieczeń przed Jezusem Chrystusem i aby się odnowiła nasza relacja z Nim. Ta relacja, która rozpoczyna się właśnie od doświadczenia Bożego miłosierdzia, od tego, o czym mówi Jezus. Odpuszczają Ci się Twoje grzechy. I aby to potwierdzić, mówi, weź swoje łoże, weź swoje nosze i idź, i chodź. Bądź wolny, bądź sobą, bez tych wszystkich różnorakich paraliżów, które Cię dotykają czy dotknęły. Bracia i siostry, jesteśmy tu dziś, aby odnawiać te relacje z Jezusem Chrystusem, umacniać ją, abyśmy byli wolni w Nim i z Nim Jego wolnością. Amen.